Państwa, z września roku 80. utwór, który jest jakby rodzajem reportażu z zawodów sportowych. Sport jest pływacki i długodystansowy, skomponował Derfel, a tytuł utworu strasznie długi. Ballada o maratonie pływackim Sopot-Puck. Spienione fale rozgarniały nasze dłonie, sył się wcierała do gardzieli i do płuc. I ostra walka szła w pływackim maratonie, na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Puck. Miał lekki wiatr, przeciwny wiatr i deszczy kropił, i w listej dali hen majaczył brzeg i wtem rozległ się okrzyk: kierownictwo nam się topi, a jego łajba pływa już do góry dnem. Kierownik biegu, który stał na dziobie z tubą i tradycyjnie na nas dar przez tubę dziób, płynąć na lobie pewnie szybciej, krzyczał grubo, aż machnął orła i do wody zrobił chlub. Zastępca kierownika, słynny teoretyk i autor o pływaniu podręczników trzech: nie umie pływać, wyciągnij tam biorety, krzyczał i bańki nosem puszczał, aż brał śmiech. Kapłoki z korka, antyimportowy produkt, ostatni sukces wysławiany, że ho ho. Najpierw jak gąbka nasiąknęły pięknie wodą, potem jak kamień z kierownictwem szły na to. A przy okazji wyjarzyło się niechcący, że ratownicy trzej pijani byli w brysk i mieli na państwowej łajbie pływający warzywny ogród, co prywatny dawał zysk. Aż sytuacja awaryjna i ponura kazała w diabły cisnąć ten pływacki bieg. Ku kierownictwu każdy dał tęgiego nura i za ramiona zaczął targać je na brzeg. Kierownik spity słoną wodą z blat jak chusta i mimo sporej warstwy tłuszczu zmarzł na kość. Odratowali go metodą ustom usta, lecz kierowania to on raczej miał już dość. A potem każdy poczuł w sobie dziwną szajbę i zamiast zająć się ponownie biegiem swym, wszyscy rzucili się jak w dym ratować łajbę, by nowe kierownictwo pływać miało w czym. Ślizgała się po fali, pusta i samotna, pokryte polipami, pokazując dno. Trzeba jej przyznać, że cholera jest wywrotna, lecz się udało jeszcze raz obrócić ją. A nowe kierownictwo, przecież się bezwzględnie, przecież tę łajbę obróciło jeszcze raz. Puinta powiada, samorządnie, niezależnie, a w razie czego wyciągnij ta znowu nas. Bądźcie spokojni, my z was nie spuszczamy oka, choć się wżera i do oka i do płuc. Fala jest zawsze porywista i wysoka, na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Puck.